Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Olej i kolejny odcinek z gry Alice Madness Returns. W poprzednim odcinku zakończyliśmy rozdział 4, spotkaliśmy złą królową, a w świecie realnym trafiliśmy do domu wariatów. Jej! Dzisiaj kontynuujemy grę i zobaczymy, gdzie tym razem trafi nasza bohaterka. Aczkolwiek patrząc po tym, co się dzieje, to jak widzimy, dzieją się rzeczy coraz dziwniejsze, więc już boję się na myśl o tym, co nas dzisiaj spotka. Tak, przypominam, nasza Alicja jest łysa, nie wiedzieć czemu. No dobra, jesteśmy w domu wariatów. Nie wiedzieć czemu także, mamy otwarte drzwi, możemy swobodnie sobie po nim chodzić. Dziwne pilnowanie pacjentów. Co to za obskurne miejsce w ogóle jest, masakra. Czekajcie, coś tam jest? Siema! Ty też walczysz ze złymi królowami? Pewno ta. Dobra, lecimy. O dziwo, nikt się nie interesuje tym, że Alicja uciekła. No, dla nas to w sumie lepiej. Teraz gdzie mamy iść? Na górę czy na dół? Pewno na dół, ale najpierw wejdę na górę, zobaczę co tutaj jest. A, zamknięte drzwi oczywiście. Czasami... Czy tu jest krew na podłodze? Okej, nie wnikam, gdzie ja jestem. Niczym w horrorze. Quiet, please. No dobra, no jesteśmy cicho, więc... Okej, co? Oh my gosh. Aha. Okej, robi się bardzo dziwnie. Okej. Tak, rozumiem, że to już raczej nie jest normalny świat, bo te wiertła w suficie raczej nie sugerują, że to jest wszystko normalnie. Boże. Tak, jednak mi się podobało wcześniej tutaj bardziej. Dobra, lecimy stąd. Boże, Alicja, co ty masz w tej swojej głowie? Zachomikowane. Dobra, jak się stąd wychodzimy, powiedzcie. O, drzwi się same przed nami otwierają, więc jest spoko. Oho, będzie kolejne wspomnienie. Ciekawe, co tym razem jej się przypomni. Oh my gosh. Uff. Miły szpital, nie ma co. Alicja już nam całkiem ześwirowała. Nie. Dlaczego? Dobra, lecimy dalej. Ale w sumie czułbym się lepiej, gdybym nie miał tego kaftanu bezpieczeństwa na sobie. Okej. Robi się dziwnie. Idziemy stąd. Spoko. Ach, biedna Alicja, widać psycholog ci nie pomógł, co? Wyszło wręcz przeciwnie. Idziemy stąd. Co tym razem? O Jezu, znowu coś się będzie działo. No, pana to już znamy. A pani to chyba jest od gołębi z samego początku gry. O, jest jej kurtyzana. Ma, odczuwam, że zbliżamy się do końca gry, skoro mamy takie... taki recap całej gry. Kto tym razem? Aha, okej. I know you're for an unstable and violent person. I can't say I'm surprised you've been incarcerated in the asylum again. A long stay under supervision would serve you right. Tak, Alicja nam powariowała. Spoko, tylko teraz... Aha, teraz chyba tędy, okej. Co to ma być? Dzień dobry. Ładnie pan wygląda. Spoko, lecimy dalej. Co tu się wyprawia? Może mogę to otworzyć? Aha, to chyba były drzwi do Krainy Czarów.
Jak śmiem... Nie. Jesteśmy na zewnątrz. Tylko przecież tutaj nic nie widzę. Mam przeczucie, że musimy iść za tymi latarniami, bo w takich grach zawsze jest coś takiego. Okej. Powiem wam, robi się dzisiaj bardzo dziwnie. Jak mówiłem, te odcinki są coraz dziwniejsze. Ja już się boję, co nas spotka później. Dobra. Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale myślę, szybko się o tym przekonam. Dzień dobry. What the fuck? Why do you suffer? The Queen's tyranny is just a memory. She has no power over you, does she? Our enemies come and go. But now a new evil reigns. And this fiend's malevolence has eclipsed the... Przepraszam bardzo, chyba nogi gdzieś zgubiłeś. I umarł. Nie wiem, kim jesteś, ale... Ale okej. Tobie już raczej nie pomożemy. Przynajmniej jedna osoba, której nie musimy pomagać. Cóż to się jara? Czy to jest dom Alice? Chyba tak. Okej. Co teraz? Przynajmniej jest jedna osoba, której nie musimy pomagać. Trafiliśmy, z tego co widzę, do domu lalek? Okej, nie wiem, w jaki sposób tutaj się dostaliśmy, ale dobra, lecimy. Jak widzimy, sukienkę mamy znowu inną. Naszyjnik pozostał ten sam. No dobra, to lecimy. W ogóle to ja sprawdzę, ile mam zębów, jak już mamy swoje moce. O, widzimy, tutaj też mamy 4 ślimaki do znalezienia. Myślałem, że w 5 rozdziale już nie będzie żadnych, bo wydawało mi się, że ogólnie w całej grze jest ich do znalezienia 12. A jednak źle pamiętałem. Dobra, lecimy. Tutaj też jakieś oczy w tych budkach są. Dobra, dokąd to prowadzi? Aha, w ten sposób. Tylko, że ja tutaj widziałem jeszcze... tutaj jakąś drogę. Ja na razie zejdę tam na dół, bo ja myślę, że to może być jakiś secret. O, dokładnie, właśnie tutaj. O, mi mamy flaszkę, czy to mogę niszczyć? Tak, w tym świecie widzimy, będziemy niszczyć ciasteczka. I teraz na dzień dobry zbieramy flaszkę numer 1. To możemy niszczyć? Nie, tego nie, klocków nie niszczymy. No spoko. Jesteśmy w domu lalek, nie wiem w sumie dlaczego, no ale jesteśmy. Myślę, że to ma jakieś swoje uzasadnienie. W sumie, jakby nie patrzeć, Alicja kiedyś była małą dziewczynką, więc... może... coś jej padło na mózg i się cofnęła w rozwoju. Dobra. Ząbki sobie pozbieramy i... czekajcie, jest coś tutaj? Bo myślę, że tu może być jakiś świński ryjek. Nie, chyba nic nie ma. Dobra, to lecimy stąd. Lecimy dalej. Chyba tędy, bo tutaj w sumie innej drogi to ja nie za bardzo widzę. Dobra, póki co jest bardzo spokojnie, ale wiem, że zaraz będzie inaczej. Co tu było narysowane? Aha. Jakaś śmierć tu się będzie działa. No dobra. To lecimy. Nie! Alicjo, proszę cię. Jestem bardzo ciekaw, jakich przeciwników spotkamy w tym świecie. Może jakieś upiorne laleczki. To było takie typowe dla tej gry. Tam coś na górze jest, ale tam to się chyba na razie nie dostanę. Dlatego też na razie idziemy tutaj, zbijemy te ciastka. I co teraz? Czy to mogę zbić? Nie. To gdzie teraz? Czekajcie, bo ja mam wrażenie, że ja się kręcę w kółko. Nie, chyba źle poszedłem. Coś mi się zdaje. Pójdźmy jeszcze raz tędy. Muzyka jest ogólnie bardzo taka spokojna, jak nie na tę grę aż. Czy tam to ja nie doskoczę? Chyba wydaje mi się, że muszę jeszcze raz ten przycisk tam nacisnąć. No kurde. Bo ja nie zwróciłem uwagi dokładnie, co ten przycisk robił. No ale kurczę, przecież tutaj my się na górę nie możemy dostać. Czekajcie, spróbuję jeszcze raz. Pójdziemy tutaj. No ale co nam to daje, że tutaj jesteśmy? Dobra, robimy jeszcze jedno kółko. Muszę zobaczyć, co ten przycisk robi. Sorry, że tak przedłużam, no ale... nie ogarnąłem czegoś z tego, co widzimy. A
dlatego lecimy jeszcze raz do tego przycisku. I co on robi tak właściwie? Aha! No i teraz będziemy mogli tam skoczyć. No dobra, czyli to był jednak dobry pomysł, żeby tutaj wrócić. Mam nadzieję, Alicjo, że ty do tego czegoś właśnie doskoczysz. Dobra. Hop, hop, hop. Dobra, i mamy to. W końcu dotarliśmy tam, gdzie chciałem w początku dotrzeć. Tutaj mamy grzybka, który nam pozwoli wskoczyć na górę, ale tutaj mamy mysią dziurkę. I teraz zagadka, która droga jest dobra. Nie lubię czegoś takiego. Dobra, najpierw przejdźmy tędy. Tutaj będzie? Aha, odnoszę wrażenie, że tutaj będzie jednak dalsza droga, więc na razie tamtędy nie idziemy. Tylko skoczymy na górę, bo tutaj pewno będzie jakiś sekret schowany. No i mamy wspomnienie. Dobra, i teraz możemy tamtędy iść. Myślę, że tutaj będzie dalsza droga właściwa. Póki co jest spokojnie, ale jak wiadomo, przeważnie na początku każdego poziomu jest spokojnie, a potem jest wręcz przeciwnie. Dlatego też nie będę chwalił dnia przed zachodem słońca. Tutaj mamy jakąś drogę w bok. Co tu mamy? Będzie to jakiś sekret? Pewno tak. Aczkolwiek najpierw to ja sobie uzupełnię życie. A w sumie nie muszę uzupełnić, przecież dopiero co rozdział zacząłem. Raz, dwa, trzy. Okej, tutaj będzie flaszka. No dobra. To niech będzie. Zbieramy flaszkę. O, złota. Jaka ładna. Znaczy nie wiem, czym się różnią ogólnie złote od srebrnych, no ale dobra. Czy to jest dźwignia? Tak myślałem. Bardzo ładnie wygląda. Gdyby nie te wylatujące plamy krwi, no to by było nawet ładnie. Dobra, lecimy na dół. Nie wiem, dokąd my trafiliśmy tak właściwie, ale o! Jak ładnie. Ile na tym poziomie jest w ogóle nosków? 8. Nie tak dużo. Ale pewno i tak większości z nich nie znajdę, znając życie. Dobra, jesteśmy na zewnątrz. O, a propos. Nie, nie tym. Pieprzem. Dobra, nosek zdobyty, podniósł nam platformę, które pewno pozwolą nam się dostać do jakichś bonusów niezłych. Hop. Teraz tędy. I teraz gdzie? Kurczę, mam wrażenie, że strasznie tutaj błądzę. Teraz ja już chyba nie wrócę do tej dziurki od klucza, którą tam mieliśmy. Dobra, tutaj widzę jakąś dźwignię kolejną. Jak ja tutaj błądzę. Mam wrażenie, że tą ścianę można zniszczyć. Nie wiem dlaczego, ale tak mi się wydaje. Spróbuję się z nią rozprawić. Mogę to zniszczyć? A jednak nie. Ale warto było spróbować. Dobra, co my tu mamy? Kolejna dziurka od klucza. No masakra. Ile tu jest tłażenia... Nogi. Widzę nogi lalki. Save us. Okej. I mam wrażenie, że ominąłem masę sekretów, bo mamy kotka, to znaczy, że to jest raczej dalsza droga. Czyż nie? Gdzie jesteś, Kiciuś? Nie wiadomo. Ale gdzieś tutaj miał być Kiciuś, tak czy siak. Dobra, otwieraj mi, dziewczynko, przejście. Aha, w ten sposób, no dobra. I lecimy dalej. Cześć, kotku. Dobra, lecimy tędy, tylko że co mi to da? Możemy zejść na dół? Możemy. Okej, tu jakieś puzzle widzę w ogóle, zamki. Szkoda tylko, że tam ominąłem te sekrety, bo myślę, że ich tam sporo jednak ominąłem. Dobra, lecimy jeszcze niżej. I mamy save'a. O, gnomki, siema. Nie, 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 nie. No way, czekaj. No, no kurde. Tak jak mnie, jak ja nie lubię, jak tak z zaskoczenia mnie biorą. Ja tutaj sobie spokojnie idę, w ogóle nie spodziewam się niczego, tu nagle mi wyskakuje trzygłowy potwór, mutant. No, teraz mogę się tobą zająć. No, pokaż buzię. No, capslock, no wyłączy mi się jeszcze. Capslock. No i co się denerwujesz? Z tobą już walczyć umiemy. No, masz. Herbatki. Jeszcze raz. Jeszcze raz. No i to by było na tyle, jeżeli chodzi o ciebie. Kurczę, w sumie tak jak widzę, no to herbatka... Co to jest?! Dlaczego macie mózgi na wierzchu?
The Dollmaker will deprive them of what remains of their deranged soul. They need care. I know their pain. I would assist, but is sanity required for the job? A limited quantity. You're not mad enough to be rejected. You're like them, but they're... Ona ma śrubę w mózgu. But not them. I should say not us. For I'm them, but you're on your way. The way is clearly marked. I believe I know that way, and I'd rather not travel further along it. He's here, you dimwit. Get inside. Co to jest? A nieźle Alicja ma nasrane w głowie. O Jezu, co to? Psychiczna laleczka z hakiem. Okej. Chyba właśnie poznaliśmy przeciwnika z tego świata. Dzień dobry, laleczko. Czy ty jesteś naszym nowym przyjacielem? Powiedz, że tak. Spadaj z tym hakiem ode mnie. Herbatki masz. O, ubranie jej spadło. Zimno ci teraz, co? Ona ma w ogóle jakieś śruby w całym ciele. O, teraz ma dziurę w ciele. O, i tyle. Nie, no to nie było zbyt trudne. Czy my będziemy... Ach. Teraz mamy wejść do brzucha laleczki. Chciałem powiedzieć do czego innego, ale dobra, uznajmy, że wejdziemy do brzucha laleczki. Dobra, ale to za chwilę. Najpierw to ja chcę się rozejrzeć, co tutaj jest tak właściwie, bo... Bo i tak już masę rzeczy z tego, co mi się wydaje, ominęliśmy. Więc chociaż tutaj chcę wszystko pozbierać. O, mamy flaszkę kolejną. Okej. Nie ma też żadnego świńskiego ryjka? Pewno jest, ale... I tak go nie zauważę, chyba że na nagraniu, bo na nagraniu zawsze je widzę. Ryjku, jesteś jakiś? Gdzieś tutaj? Nieważne. Po co nam one? A tak w ogóle to jak dzisiaj zaczynałem grę, to już byliśmy na 68% gry, więc... Zbliżamy się już powoli do końca. Nie wiem dokładnie... Czy to jest tarcza do strzelania? Halo? Chyba nie. Dobra, lecimy stąd. Tam gdzie już mamy iść, czyli do brzucha tej uroczej laleczki. Tylko jeszcze po drodze odwiedzimy sobie kwiatek. Ale jak widzimy, w ogóle życia nie straciliśmy. A to co straciliśmy, to zyskaliśmy z kwiatkami od laleczki, która zginęła. Czyli widać skill. Nie, skill ostry z mojej strony. Dobra, rozbijaj to i idziemy po wspomnienie, które jak widzimy jest w formie pióra tutaj. Ogólnie jest taka alternatywna droga długa tutaj, żebym się wcale nie zdziwił, jakby się okazało, że jest tutaj muszla ślimaka, ale jednak jej nie ma. No dobra. Nie, to nie. Lecimy stąd z powrotem. Może teraz w końcu się dostaniemy do brzucha tej laleczki. Byłoby miło, bo ciągle chodzimy w kółko i nic nowego nie osiągamy w ten sposób. Dobra, lecimy. Tam będzie jakaś śmierć? Nie wiem. Nie wiem, czy ten symbol oznacza te złe lalki wściekłe, ale... Co możemy tu pooglądać? Aha, tak jakbyśmy nie wiedzieli, że tędy mamy iść. No dobra, przechodzimy przez laleczkę. No i trafiamy do dalszej części... Co to za łapa? I trafiamy do dalszej części domu lalek. Dobra, to lecimy. I w ogóle jakieś głowy pourywane są, masakra. Jest coś tutaj? Chyba nie. Dobra, to lecimy tędy. O, jak ładnie drzwi się przed nami otwierają. Dobra, mamy znowu kotka. Dzień dobry. Kotku byś mi pomógł czasami, a nie. Jesteś taki bezużyteczny. Jesteś takim bezużytecznym kompanem dla mnie. Dobra, lecimy tędy teraz. Okej, mamy kolejną dźwignię do przeciągnięcia. Ciekawe, co ona nam da. Co się otworzy teraz? Aha, okej. Jak widzimy, te dźwignie rozwalają domki dla lalek, ewentualnie robią z nich transformersy. Dobra, lecimy. Póki co, walki nie jest zbyt dużo, ale wiem, że to jest tylko cisza przed burzą. O, siema. A propos.
No, nie za dużo was tutaj? Hej. Pokażesz z was któryś buzia? Dobra, jeden z głowy, jeszcze trzy. Dobra. Który teraz buzię pokaże? Może ty? Dobra. No zostawże mnie w spokoju, robię ci coś. No dobra, poza tym, że chcę cię zabić. Dobra, mamy was z głowy. Dobra, dalsza droga się otworzyła, ale tutaj widzę już dziurkę od klucza, dlatego sobie nią przejdziemy. O, widzę, będzie wspomnienie z okularami. No okej. Gdzie ono jest? Strasznie skomplikowany ten świat jest. Nie chodzi mi o trudność przeciwników, tylko o ilość dróg, które mamy do wyboru. No, mam prawie 800 zębów. Czy ja mogę coś ulepszyć? A nie, prawie 700. Źle zobaczyłem. Dobra. Na razie nic. Póki co nie korzystamy z tego w tym świecie z konia, więc myślę sobie ulepszę czajnik do końca. Bo na razie on mi się bardziej przydaje. Dobra, lecimy dalej. Teraz chyba tutaj, źle Alicy, nie tędy. O, tutaj, dokładnie. Dobra. Kolejne ciasteczka do zbicia. Dziwię się, że tych lalek wściekłych na nas, że tych lalek wściekłych więcej nas nie atakuje, skoro już nam ich tak, je tak zaprezentowali. Dobra, teraz idziemy tędy. Nie, tylko nie telefon. Telefonom wszystkim podziękujemy. Czy zauważyliście, że na każdym odcinku dzwoni do mnie telefon? Już sam nie ogarniam, o co chodzi. Widać, ktoś mnie tutaj szpieguje, tylko czeka, zaczyna nagrywać, żeby do mnie zaczęli dzwonić. Dobra, najpierw sobie przejdziemy tutaj. Obawiam się, że tutaj coś może ciekawego być. Czy dalsza droga po prostu? Chyba dalsza droga, więc na razie sobie zejdziemy jednak na dół. Jest coś tutaj? A, zęby. Zęby zawsze spoko. Dobra, lecimy na górę. Tędy się tam nie dostaniemy. Szkoda. A, na klockach mieliśmy napisane up. Jakbyśmy byli debilami, nie wiedzieli, że mamy i tak iść na górę. Jakby była jakaś inna droga w ogóle do wyboru. Nie no, myślę, że na tym poziomie gry już raczej nikt by nie potrzebował podpowiedzi, bo... Co to jest? Dobra, nie chcę, żeby to mnie uderzyło, bo to pewno mnie zabije, biorąc pod uwagę, że ma kolce powbijane z obu stron. Dobra, przyciągamy kolejną dźwignię. No dajesz, Alicja, wierzę w ciebie. O, jak ciężko. Dobra, udało się. Teraz mamy się dostać tam. No dobra. To lecimy. Raz, dwa, trzy. I kolejna dźwignia. Co ona robi? O, tam już widzę sekret. Aha, no dobra. Tylko, że najpierw to ja zajrzę sobie tutaj. Bo tutaj widzę już wspomnienie na poddaszu. No, Alicja, ja ciebie proszę, dziewczynko, dobra. Droga nasza. Raz, dwa, dobra, udało się. Kolejne wspomnienie z okularami. Poproszę. Jeszcze zajrzę, czy tam na dole niczego nie ma. Tutaj nie mamy miejsca na królika. Nie wiem, czy tutaj już byłem wcześniej, czy nie, bo tak jak mówię, ten poziom jest strasznie skomplikowany. Aha, to jest to, co otwiera to miejsce. No dobra. To lecimy jeszcze raz, tylko że... Czy musimy znowu tam naokoło iść? Czekajcie, bo ja trochę się czuję zagubiony teraz. Jak ja teraz powinienem iść? Bo nie za bardzo wiem. Przyleciałem tutaj. Aha, teraz chyba tak, dobra. W ten sposób. Dobra. Nie no, strasznie to skomplikowane jest, bo ciągle jesteśmy w tym samym miejscu, a tak naprawdę ciągle nam się otwiera jakieś inne przejście. Gdzie teraz? Teraz tędy? Chyba ta. Hop. O Jezu, znowu ten kolega na... huśtawce. No i się zabiliśmy, ale mamy checkpoint. Więc mimo, że się zabiliśmy, to i tak będziemy mogli... O, dzień dobry. Widać, tym razem laleczka się zaopatrzyła w nóż. Ale to jest moja broń, a nie twoja. Ściągalska laleczka, wredna. Masz herbatą przez łeb. Nope. I w dupę, i w tyłek. I nie ma ubranek, widzisz? Teraz marznij, pało. Zostaw te... Zostaw mnie w spokoju. I w dupę, i w tyłek. Trochę to na ciebie nie działa, ale to szczegół.
O, i masz dziurę w brzuchu, tak mi przykro, aż wcale. No, rozlatuj się szybciej. Tak, zimno ci, wiem, wstydzisz się. Tutaj zęby były, których nie zebrałem, widzisz to wszystko przez ciebie. Dobra, laleczka pokonana. Nie, no ci przeciwnicy akurat jacyś super trudni nie są. Dobra, mamy kolejny checkpoint. Walka wygrana. Myślę, że w tym miejscu możemy skończyć, żeby ten odcinek się za bardzo nie przedłużył, ale czy ja mogę coś ulepszyć? Teoretycznie mogę, ale i tak na razie nie będę ulepszał, bo i tak mi tego nie zapiszę. Dobra, dlatego co na dzisiaj w tym miejscu skończymy. Ciąg dalszy przygód Alicji w domu dla lalek już w kolejnym odcinku, ale dzisiaj to było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się. Cześć!